Cześć wam wszystkim, witam się. Powiem wam, że jestem wkurzona strasznie, bo to jest tak. Miałam jechać o 4, ale źle sobie popatrzyłam i była 4:50, więc uznałam, że a to tam 20 minut różnicy. Mama też mnie wczoraj nastraszyła. Koleżanka też. Do koni oczywiście, że jadę, tak? Więc uznałam takie, że dobra, to pojadę o tej. To pojadę o 5 równo, co nie? Żeby było troszeczkę jaśniej. Słuchajcie, zapomniałam maseczki. Maseczki zapomniałam. Byłam w połowie drogi, ale też przy okazji nie wzięłam ładowarki, więc akurat wróciłam się też po nią. A wiecie, nie miałam ani żadnego szalika, ani nic. I musiałam dreptać, wracać się do domu po maseczkę. No i nie zdążyłam już na autobus o tej 5. Kolejny był za godzinę, czyli o 6, a dokładnie 20, no ale to już bez różnicy, nie? Jadę do Marcioszka. Chciałam być z nią dużo dłużej. Chciałam w ogóle na 4 jechać, ale tu wtedy już żadnego autobusu nie miałam. Tak, żeby już być na 4. No niestety nie udało się. Nie, się zapytacie, albo będziecie zaciekawieni. Czekajcie, wyjeżdżą samochody. A ciul, mogę nagrywać. Może z kimś rozmawiam, tak? No, dlaczego jadę tak wcześnie? Słuchajcie, dzisiaj Mercedes ma gastroskopię. I może nawet nie tyle, że dla niej to będzie znaczy dla niej na pewno będzie stresujące. Ale po prostu... O, goście ze mnie śmiał. Dzięki. Ale może ja z kimś rozmawiam. Ale no ja bardzo przeżywam. Bardzo, bardzo. I nie mogę jej zostawić samej. Więc ja muszę jechać. Bo gastroskopię dopiero mamy, wiecie, po południu, nie? Gdzieś koło 13-14. I ja będę z nią siedzieć sobie w boksie. Teraz przyjadę, ubieram jej kaganiec. Dobra, słuchajcie. Au, to mnie ciągnie. Ciągnie mnie. Ja już sobie idę. Byłam jeszcze w sklepie. Włączyłam sobie w ogóle stoper. Ach, no właśnie, tak się wlokę strasznie. Włączyłam sobie stoper, żeby wiedzieć, ile mniej więcej idę. Bo chcę troszeczkę przyspieszyć. Bo już jest zaraz będzie 7. A nie chcę tam dojść na 8. I tak już jestem spóźniona. No nie jestem, ja tam jestem niby niepotrzebna, ale... No nie wiem, jakoś tak... Patrzcie w ogóle. Te duże ptaki. Ale one strasznie tutaj nisko latają. Wcześniej były aż przy tak, wiecie, przy drodze, nie? Ładne to. Ciekawe co to. Ale Mercedes już od wczoraj stoi. Znaczy od wczoraj. No dokładnie tam od nocy. Właścicielka stajni przyszła i w nocy wzięła jej tajemnicę i tak dalej. Została przestawiona do boksu, żeby, wiecie, niepotrzebnie nie siedziała iluś tam godzin. Bo to ma być chyba 12, 13, nie pamiętam. Mam rozpiskę w każdym razie. I kurczę, no biedna. Nie wiem, czy już stoi... No tak, ma tam kaganiec. No powiem wam, że brzuszek mnie boli. Strasznie. Bo niepotrzebnie się nakręcam. Nie myślę o tym. Staram się nie myśleć. I się nie nakręcę, bo nie ma co, nie? Ale... No nie wiem, jakoś tak... No ja tak działam. Słuchajcie, jeśli nie będzie dzisiaj wystarczająco ciepło, to będziemy musiały, bo nie tylko ja robię gastro, to będziemy musiały konie, znaczy wykonać to badanie w maszlerce. Tego jeszcze nie było. Kelly prawie była raz w maszlerce. Ale tak wiecie, tak tylko włożyła główkę i tak dalej i przednie nóżki. Ale od razu ją wycofałam i tak dalej. Merka tam, wiecie, podchodziła czy coś, no, ale żeby jeszcze badanie wykonywać tam, tego jeszcze nie było. Nie wyobrażam sobie, bo tam jest remont i tak dalej. I jest, wiecie, ciul rzeczy i tak... No nie wiem, totalnie sobie tego nie wyobrażam. Więc mam nadzieję, że będzie ciepło i normalnie to zrobimy. Ja mam, że strasznie jestem jakoś jak wkurzona. Mam takie ogromne wyrzuty sumienia, że... Wiecie, gadałam, że będę tak wcześniej i tak dalej. A jest prawie... No dobra, 8 nie ma, nie? Jest trochę po 7, ale wiecie, pewnie jak dojdę, to będę na 8. A chciałam być na 5, 6. No wkurzona jestem. Nie powiem, że nie. No ale trudno, to... No, jestem zła. Taku, pokaż się. O Jezus. Ona by chciała wyjść. Merek. Stój. No co? Słówko. Ale jest niespokojna. Mera, tu jeszcze parę godzin musisz dobrych siedzieć, wiesz? Parę dobrych godzin musisz siedzieć. No. I co ty na to? Jeszcze parę godzin tu siedzisz? Ale mama przyjechała. Chyba fajnie jest, nie? Merek, miała być wcześniej, ale się nie udało. Przepraszam cię. No i mielibyście sumienie ją tak tutaj zostawić samą?
Proszę. Otworzę tego. O. Gosz. A ty dziady go mała. Próbowała ściągnąć. Zobaczyłam to, wiecie, doleciałam do niej taka, wiecie, no przybiegła do mojej myszki. A tutaj już nasz pracownik taki, Boże, dobiegł do mnie z drugiego końca, że coś się stało, takie spanikowane, on się strasznie martwił o te nasze koniki. I strasznie o nie dba, prawda? Na Dzień Kobiet Mercedes dostaje buszko. Kelly też. Tak, kochanie? Jakoś ty słodka. Jakoś ty słodka. Patrzcie w ogóle, jak jej grzywka rośnie. Tutaj ma, o patrzcie, takie ma baby hairy. Wow. Będzie mieć gęstą grzywkę. Są świeże rzeczy, to jej nie rosło, nie miała tego. Dobra, idę sprzątać. I follow you into the park, through the jungle, through the dark. Girl, I never loved one like you. Boats and boats and waterfalls, alleyways and payphone calls. I'll be here never with you. We laugh until we think we'll die, barefoot on a summer night. Nothing new is sweeter than with you. And in the street we run a free, like it's only you and me. Jeez, you're something to see. Oh, oh, let me go home. Home is where I'm. Oj, oj. Dobra, mama musi. Ja w ogóle ściągnęłam to na chwilę, bo chciałam pozamiatać i to ściągnąć, żeby nie siedziała przy mnie w tym. Ale rzuciła się na miotłę. Sorry, Mercedes. No musisz w tym siedzieć. Oj, oj, biedny koń. No tak ciężko, tak? Jeszcze ci to ściągnę. Jak wezmę miotło, to ci to ściągnę jeszcze na chwilę. Ktoś teraz powiedział, że jakbym ją schowała znowu do boksu, stałaby i nie zrobiłaby mi krzywdy, bo nie chodziłaby, nie wiem, cały dzień na polu i na noc by tylko była. To mi się nieźle wkurzyła, bo gadałam właśnie, jak się Marka zachowywała i samo to, wiecie, bo wcześniej... No teraz dopiero już dłużej nie jest, nie? Ale ona została tutaj o czwartej, wiecie, schowana do boksu i zachowywała się ponad strasznie. I ona tak się zachowuje, jak ją na chwilę zamknę, to już taka, wiecie, jest ten, no taka, no niezbyt. Po prostu widać po niej, że bardzo jej to nie pasuje. I zrobiłaby mi ogromną krzywdę, jakby poszła do boksu. Ogromną. Merka, mam nadzieję, że już nie wylądujesz w boksie nigdy. No ona ciężko jest ze stajniami, właśnie takimi wolnobiegowymi. Tak, Marciołku? Na ciokrówko. Patrzymy sobie. Właś. To było zamknięte. Przepraszam panią bardzo. I nie ściągaj tego. Ała! A kurczę, Mercia. Ej, nie się napić i podładować sobie telefon, bo powiem wam, że... Oho! Mercia sobie otworzyła to okienko. Teraz znowu kombinuję i też spróbuję ściągnąć ten kaganiec. Tupie, wali nogą tam w boks. Co tu mam? Na zawsze twój. Na zawsze moja. No wiem, Mercedes, na zawsze twój. Na zawsze twój? Co? Na zawsze moja, no o. Po prostu tyczy się to Mercedes. W ogóle nie lubię tym barkowaniu, bo nic innego do picia. A to jest sam syf. A ja bardzo lubię czytać składy. Gdzie to jest skład? Dłuższego się nie dało, co nie? Ale mam tu chipsy. Tak, znaczy jak już kupuję syf, to już taki, wiecie, z premedytacją, nie? Że po prostu dzisiaj mam ochotę na syf. Czytam sobie skład, patrzę, ale ochectwo biorę. Na przynajmniej, wiecie, kupuję świadomie, nie? Powiedzmy. Co tam jeszcze? Chciałam wam powiedzieć. To chyba tyle, no nie wiem. Podładuję sobie teraz telefon, więc was zostawię. Chciałam dzisiaj w ogóle czyścić Finally. Chciałam ją tam, wiecie, wyczyścić i tak dalej. Ona za niedługo rodzi, tam stoi już osobno od dziewczyn. Stoi obok, więc teraz Mercedes stoi tylko z jednym koniem. Z jednej strony fajnie, bo wiecie, fajne linady mają obok, a z drugiej strony w sumie trochę szkoda. Ale co? No nie wiem, później jeszcze coś wam pokażę. W ogóle chciałabym nagrać wam kawałek tego badania, jak to będzie wyglądać. Może mi się uda chociaż jakieś zdjęcie cyknąć. No to nie będzie nic przyjemnego, bo to jest, wiecie, ta rurka tam do nosa i tak dalej. Jezu, w ogóle ci się strasznie mam włosy. Ale
No nie wiem, co z tego wyjdzie, czy ja się za bardzo nie stresuję. Ja się zawsze krępuję, dlatego do takich rzeczy wykorzystuję moją mamę. Bo moja mama, wiecie, wywalone, a ja się boję, że ktoś mi zwróci uwagę czy coś. Albo że, wiecie, sobie będzie nie życzył, czy nie wiem, cokolwiek. Więc idę ładować i idę do Marcela sobie posiedzieć. Co króweńko? So hard to love my mind, but not the way that I do love you. Well, holy moly, me oh my, you're the apple of my eye. God, I've never loved one like you. And oh my best friend, I scream into the nothingness. There ain't nothing that I need. Well, hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy, cheese. Co ty mi robisz? Merka, co ty mi robisz? Chciałam spać. Ej, już krótko, będzie dobrze. Jeszcze tak, nie wiem, ze 4 godziny. Może z 5, nie wiem. Nie wiem, która jest godzina. Już. Będzie dobrze, Marcio. Sama siebie walnęłaś. Co ty, koniu, tym masochistką? No i co dalej? Tyle już? Mogę spać? Co ty robisz? Tedy, spokojnie. Główka. Ej. Mercedes. Otwórz boks. Stań. Ej. Dziecinko. Mera. Weź się ogarnij. Tutaj chodzisz? Gdzie jesteś? Chcesz tutaj wejść? Mogę cię wpuścić. Nie wejdziesz, tak? Ucho. No to albo wchodzisz, albo nie wchodzisz, gościu. Albo będziemy już pokali, co? Posiedzisz tu, Marcia, chwilę sama. Mamusia pójdzie po Kelly ją wylążować, dobrze? Sprzątnę jeszcze kubki. Nie, nie. Nie ryj się. Tył. Już. Czekaj, drogi, już idziemy. Oh my gosh, popłaczę się zaraz. Ona, oh my gosh, popłaczę się zaraz. Cześć! Finally idziesz do nas na emeryturę. O, jak ja cię kocham. O, moje kurczaczki. Oh my gosh. Oh my gosh. Okej, my sobie leżymy. Takie zaskoczenie. Jak ja cię kocham. Nawet nie wyobrażasz sobie tego. Przemysł jest taka cudowna. Jeszcze cię odkupimy. Wiesz, odkupimy cię. Albo nie wiem, weźmiemy cię na emeryturkę. O, Boże, jak ja zawsze tak marzyłam, żeby sobie poleżeć z konikiem. I to jeszcze ona. O mój gosh. Kiedy tak będę z Mercedes? Jak będzie w ciąży? Spoko. Chociaż myślę, że Merka nawet i w ciąży by taka nie była. Moja krówka.
jestem na drugim końcu, a słyszę, jak coraz Mercedes zaryży. Czyszczę sobie dalej finally. Nie będę jej wam za bardzo pokazywać, bo wiecie, koń prywatny i nie życzymy sobie, wiadomo. Ale jak leży, to musiałam pokazać, nie? Nie wytrzymałabym, bo po prostu się tak strasznie cieszę. Ja ją tak uwielbiam. Moją malutką krówkę. Znaczy, no, krówka numer 2, tylko że duża, nie? No i co, już mamy 10, moi drodzy. 3 godzinki jeszcze. No, no nie powiem. Coraz bardziej się stresuję. Zawsze i wszędzie z tobą będę. Kocham cię. Wcześniej, jak byłam pod boksem Merci, to też siedział z nami. Ej! Halo, 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 halo. 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 Na polu. Kelly, będziemy się tutaj czyścić, ale stój. Huhu. To myślisz, że ja mam ten lekarstwo. Daję jej tak jakby możliwość pójścia chodem dowolnym. Takim, jak ona sobie po prostu wybierze. Nie poganiam, nie zwalniam, nic. Ona się wtedy wycisza. Tak jak teraz. Trochę pogalopowała spokojnie, bez brykania. Trochę pokusowała i widzicie, sama. I dopiero później zaczynamy cokolwiek robić. Bo tak to wtedy nie da się z nią nic zrobić. Tak naprawdę totalnie nic. I to jest tylko bitwa z nią. A przecież to nie ma sensu. I know it hurts sometimes, but you'll get over it. You'll find another life to live. I know you'll get over it. I know you're sad and tired. Idziemy stępować. Kalutek się zmęczył, tak? Kalutku? Le. Nie wiem, czy wam to dodałam, to jak byłyśmy wczoraj z Kali na spacerze. Zależy, jak długi wyjdzie ten vlog, czy wam to dodam, czy nie. To z wczoraj. Bo wczoraj udało mi się nagrać tylko spacer. No kalutek, no zmęczył się porządnie, tylko że mi się zawsze wydaje, że ona się męczy, bo wiecie, spocona i tak dalej, i taka jest niby zmęczona. A tak naprawdę ona ma jeszcze masę energii. No my sobie tutaj chodzimy po środku jeszcze, tutaj wokół jeziorka łazimy, stępujemy. Na razie się zatrzymałyśmy na trawkę, bo chciałam wam coś powiedzieć. Chyba w ogóle wiem, jaki jest problem z tym jej podnoszeniem kopyt. Znaczy, jak na razie próbuję do tego dojść i zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Jeszcze jutro zrobię taki mały test. A patrzcie, jestem zmęczona, takie spocone tutaj, jestem takie bludne. Dobrze, no my teraz sobie chodzimy tutaj trochę po górkach, jak na razie zatrzymałyśmy się jeść. Kelly, zejdź. Kelly. Zejdź. Ciężko mi jedną ręką. Kelly. No właśnie, mówię, że ciężko mi jedną ręką strasznie, bo tak to ją, wiecie. Chodź do mnie. Chodź, 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 chodź. No i tak sobie tutaj łazimy, nie? Chciałam wejść ona tą. Ale nie wiem, taka za bardzo grząska mi się wydaje. Trochę się boję, szczerze mówiąc. Tutaj się tak trochę przejdziemy. Nigdy tutaj nie byłam. A to nadal tutaj należy, że tak powiem, do nas. No dobra, czekaj. Wiecie, to naprawdę ciężko jest mi jedną ręką ją prowadzić. To nie jest Mercedes. Najwyżej jak pójdziemy gdzieś w fajne miejsce, to wam pokażę. A i w ogóle zaraz idę do Mercedes ją czyścić, bo już jest, uwaga, 12. O 13 przyjeżdża nasza pani. Ja chyba padnę na zawał. Patrzcie, ja taką trawę znalazłyśmy. Tu jest ta górka, a tu jesteśmy my. O, jakie fajne miejsce w ogóle. No nie wiem, tak sobie chodzimy. Au, ukłułam się. Nie posprzątałam jeszcze niczego na hali. Muszę iść, bo tam Kelly, wiecie, nasrała i drągi, porozstawiała mi te kaweletki i tak dalej. Muszę iść to sprzątnąć. O, może tam pójdę? Nie, dobra, Kasia, już nigdzie nie idź. Bo zaraz jeszcze wyjdzie tak, że będę robić wszystko na szybcika, jak zawsze. Bo się spóźnia. Chcę już, wiecie, wszystko pochować i tak dalej i no. Oczywiście Kelly też nie daje dużo jeść tej trawy. Na razie tutaj sobie chwilkę stoimy, nie wiem, tak z 3 minutki, bo wiecie, świeża trawa i tak dalej, plus jeszcze ona jest mokra, a Kelly na co dzień nie ma trawy, więc żeby nie miała rewolucji brzuszkowych, a u niej bardzo łatwo o takie rzeczy. Znaczy, no nie bardziej ze stresu, ale wiecie, lepiej zapobiegać niż leczyć. Patrz, jakie ma łóżko mokre.
lutek. Widzicie, to jakoś tak ostatnio, no nie wiem, jakoś tak się chyba bardziej lubię z kalutkiem. Nie kalutek? Tak wczoraj, jak było się na tym spacer, tak samo, tak, nie wiem, tak nie fajnie było. Wiadomo, nie aż tak miło jak z Mercedes, ale było miło i tak nawet dzisiaj tak miałam ochotę sama siebie, wiecie, tak wyjść z nią. Tak samemu, wiecie, chodzi, że bez Mercedes, po prostu bez Mercedes. Brawo! Wow, bardziej zamoczyłam kopytka niż ty. Super koń! Brawo! Mhm. Liot. A co sobie zrobiłaś? No sakra Marcia. No jaka krówka jesteś, już zaraz. Już jeszcze pół godziny. Pół godziny, wiesz? Właśnie przyjechał weterynarz. Mnie się zastrzymiłeś. O Boże, jak się uspokoję, to wam nagram. Znaczy powiem, co wyszło i tak dalej, ale nie wiem, czemu płaczę, bo się spodziewałam, ale... Cześć, jak się czujesz? Ale byłaś, była taka grzeczna, taka dzielna byłaś, bardzo. Oj, ale jesteś ciepła. Teraz 2 godziny, musimy czekać, aż zje coś. Znaczy, żeby dać jej siano. No i później wam coś powiem, bo... No, wiadomo. Teraz będzie czekać nas leczenie. Jeszcze później pewnie będzie rozmowa z weterynarzem, bo jeszcze jeden koń jest. No nie wiem, ja się poryczałam. Wiadomo, znaczy ja byłam przygotowana na to, bo byłoby dziwne, jakby tego nie miała, patrząc na jej przeszłość, ale... Boli mnie to, że jakbym jej nie kupiła, to ona by tak dalej chodziła. Wiecie, o co chodzi? Dalej byłaby jeżdżona, dalej byłaby karana za ból, po prostu. To jest najstraszniejsze. Żeby ochłonąć trochę, przyszłam Kelly przymierzyć halter, bo ostatnio z dziewczynami z Kelly, Mercedes. Jestem po rozmowie z Wetem. Nie, mamy tam, siedzimy tam. No. Nie dam rady. Patrzcie, jaka księżna. No, ale ładnie. Tu nie patrzcie, jak zawiązam. Ładnie wygląda, nie? Kalutku. Ładnie. Zobaczymy, jak będziesz pracować na tym. Mam nadzieję, że dobrze, Franco. No to my teraz jedziemy, znaczy to tak, widzieliście na poprzednim filmiku, to jest pierwsza dawka Mercedes sianka, jaką dostała. Zgiąć mi się chce cały czas. Co tam dalej? No nie wiem, no my jak na razie ogarniamy te, znaczy tak myślimy, leki i tak dalej, bo mamy jeden taki lek, który w Polsce kosztuje... Drugiego konia. Drugiego konia. Sportowego. 33 tysiące kosztuje. Pasuje go sprowadzić za granicę, ale z zagranicy też jest z tym problem i tak dalej. Teraz próbujemy, wiecie, to sobie ogarnąć. No jak się domyślacie, jest bardzo ciężko. Tak jak mówiłam w tamtym filmiku. Że jak szedł ten tytuł, to z tym, że nie polecam konia własnego? Nie wiem, jak to było, nie? W każdym razie. No, w każdym razie. No nie wiem, no ja, cały czas mnie po prostu. Mi się najbardziej płakać chce, jest mi najbardziej przez to przykro, że tylko nie cierpią przez nas, tak? Bo. Kurczę, no ona nadal by chodziła. Ona nadal by chodziła, skakała i byłaby po prostu karana za ból, który sprawialiby jej jeszcze bardziej. I to mnie najbardziej wkurza. A taki koni, takich stajni, jest po prostu multum. Tego jest po prostu na pęczki. Nie, to nie moja babcia. Ja mam inną. To nie ta. Moja jest troszeczkę młodsza. I to koleżanka, moja babcia. No. W każdym razie, no my teraz idziemy jeść. Zaraz idziemy do stajni, bo nadal nie można. Merka tam sobie siedzi sama w tym boksie. Nie wiem, co mam wam tu powiedzieć. W ogóle te wrzody, co jej wyszły,
piękne brzody. Wyszły jej ze stresu. Tam mi pani tłumaczyła wszystko co i jak. To były ze stresu, z braku, znaczy wiecie, z, tam z jedzenia, co nie? I tak dalej. No i jego brak. No bo od tego to jest. W lewo, wierzę tym. I co tam dalej? No co jeszcze powinnam powiedzieć? Nie wiem. No nie wiem, no po prostu, no Emerka była bardzo grzeczna w ogóle przy badaniu, bardzo grzeczna przy tej rurce i tak dalej. A tak, no wywróciła się przy tym przez głupiego Jasia, bo była taka nietomna, nie zauważyła, że podjest i tak dalej. Tam ją pani budziła, ale no ona niezbyt dobrze reaguje na coś takiego. Bardzo ją ścina. Co jeszcze? No nie wiem, no to tyle chyba. Jak mi się przypomnie, to coś wam powiem, ale... Jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz. Jest mi strasznie miło, bo pani powiedziała, jak w ogóle, wiecie, zobaczyła to i tak dalej, powiedział, że ten koń wygrał los na loterii, nawet lepiej niż los na loterii. I była, jak usłyszała, jak ją karmię i tak dalej, to była po prostu... Widziałaś co, nie? Była taka, że... To już nawet nie chodziło o te jazdy czy cokolwiek, nie? Tylko chodziło o samo, wiecie, czy żywienie, czy cokolwiek, no bo ona jest bardzo dobrze karmiona. Teraz po prostu zmieniamy tylko olej tak naprawdę i dodajemy leki. Dziennie będzie dostawać 14 tabletek. No pewnie więcej tego wyjdzie, co nie tak mniej więcej liczyłem, 14, nie? Dziennie. No, jeden lek musi co 8 godzin, co 8. Nie tak, że wiecie ten, tylko równo co 8 godzin. No nie, no z tymi lekami to się wiecie, też trzeba połapać i tak dalej, bo powiem wam, że... Znaczy koleżanka mi niby mówiła, że na początku to wygląda tak strasznie, później jest trochę lepiej, no to wiadomo, ktoś w to wejdzie, ale jak na razie nas to bardzo przeraża i nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale jest mi po prostu miło, bo pani powiedziała, że no takie coś to koń jeden na ilość tam po prostu wygrywa, nie? I jest mi po prostu miło. Jest mi po prostu miło, że tak jakby ktoś docenił, nie? I widzi, że się, a, wiecie, bardzo staramy. Na kiełbaski przyjąć. A tak, bo głupim Jasiu. A po co leczyć konia? Zjedzmy go. Co nie? No. A co, chociaż? A, i pochwaliła mnie, że nie jest otyła. Pochwaliła mnie bardzo, była zdziwiona, jak ją zobaczyła. Były zdziwione, jak ją zobaczyły, bo to były panie trzy, że jest to kucyk i nie jest otyła. I one były naprawdę w szoku, że ona taką ładną linię ma. Teraz po tym oleju, po tym jednym, bo musi dostawać 200 mg, powiedziała, że może mi bardzo skoczyć w górę i wtedy trzeba będzie coś jej uciąć. Ale to też wiecie, pilnować. No i też ten ruch, nie? Tam zobaczymy, jak ona tam się będzie. Ostatnio bardzo fajnie chciała galopować. Bardzo fajnie na halterku jej się chodziło. Widać to było po niej, no i wreszcie w galopie zaczęła troszeczkę mi... Tak, to jest tutaj, tak. Nie wiem, tak jedź 60 jedź. I tak wiecie, zaczęła trochę głowę spuszczać i tak dalej, wreszcie tak wiecie, bardzo dużo parskała, taka była... Wreszcie widziałam po niej, że próbuje odpuścić, ale jest jej ciężko jeszcze, nie? Więc to... No, tym bardziej, że brzuszek i tak dalej, nie? Tym bardziej, że jeszcze nam pani powiedziała, że my jak mamy wrzody, to już takie hardkorowe, takie... Naprawdę, naprawdę na maksa hardkorowe. Takie już, wiecie, takie, że aż są po prostu takie, no ja bym to po mojemu określiła, że takie bąble, nie? Takie bąble, takie wiecie, na nadżerki i tak dalej. No i powiedziała, że tak, powiedziała, że tamto się ciężko leczy, a co dopiero ten, nie? Więc mamy takie po prostu full zestaw. To mi się wydaje, że się wyleczy. Po prostu dłużej zajdzie. Nie, ona powiedziała, że tu nie wyleczymy tego. Wyleczymy. Nie. Tak samo u tej, jak się wyleczyło, ona powiedziała, że takie to się nie leczy, że to jest po prostu, że to jest, miała takie szczęście. Kto? No nie chcę mówić tutaj. A ogólnie ta, co myślę o niej? Tak. To ona powiedziała, że to się nie leczy. Że ona też jest w szoku, nie? Że jej się po prostu trafiło. Mam nadzieję, że nam też się trafi i to jakoś wyleczymy. Co, całe życie będziemy mieć na tabletkę, to będzie się leczyć. Wygląda jak Elliot. Jeszcze jedną rzecz wam chcę powiedzieć. To po prostu mi było tak cieplutko na serduszku, nigdy mi się nie zrobiło. To jest obca osoba, ta pani. Ja niewiele jej tak jakby, wiecie, mówiłam, to nie jest tak, że opowiadam całą historię naszego po prostu życia. Koleżanka coś tam po prostu, wiecie, powiedziała i tak dalej, co nie tam gadałyśmy tak mniej więcej. Wiecie, co ta pani jeszcze powiedziała, że ona jakby była tym koniem, jakby miała wybrać, że od razu takie życie u mnie,
a najpierw życie takie, jakie miała i później u mnie, to ona by wybrała takie życie najpierw, jakie miała i później u mnie, żeby mieć tak dobrze. Co nie? Jakoś tak to powiedziała. Wróciłyśmy. Chycyku. No takiej. Kasia, Kelly, a, to chodź. Ja się zorientowałam, jakoś tak się skapnęłam, że kucyki przecież, że Kela nie ma lizawki. Więc kupiłyśmy im, a czy mama tam była kupić? A idzie Kelutek. No, chodź, przetestuj. Zobacz, co to jest, Kelu. Dawaj. No testuj. O, to one testują, a ty nie? Przecież to było dla ciebie, Kelly. One są przy okazji. Kelutku. Kelutek lizunia. A niunia, niunia. Jej. No, też próbowało gry. Prowadzę bombę atomową. No co? Ty jak ogier się zachowujesz. Boże, Mercedes, ten szyję taką zrobiłaś. No ogier. Ty ogrze mały. Ale jest słodka, nie? Od razu wyleciała kusem taka hu, co to ja nie jestem. Idziesz już jeść normalnie. Ładnie, dobrze. Co zrobi koń po puszczeniu? Pójdzie jeść.